Jezus mówi, że wszyscy ci, którzy słuchają Jego głosu, idą za Nim. I On nie pozwoli, aby oni zginęli. To jest bardzo ważne, że idą dlatego, ponieważ słuchają głosu pasterza. Kiedy pasterz idzie ze stadem owiec, one mogą mieć kontakt z tym pasterzem w dwojaki sposób. No, przez kontakt optyczny, że widzą tego pasterza, widzą jak on idzie. I to jest na pewno dla tych owiec bardzo twórcze, bardzo pomocne. Czują się bezpieczne. Ale kiedy nie widzą pasterza, to muszą przynajmniej go słyszeć. Jego śpiew, jego dźwięk, jego nawoływanie. Bo jeśli już pojawi się taki moment, że owce nie słyszą pasterza, czyli jakby są za daleko, bo nie słychać pasterza, to w tym momencie robi się tak niebezpieczna sytuacja, że kiedy owca zacznie beczeć, to pasterz też jej może nie usłyszeć. Coś takiego się w jakiś sposób da przenieść na nasze relacje, jakie istnieją między nami a Bogiem. Że dopóki my słyszymy Jego Słowo, to i On też słyszy nasze słowa. Naszą modlitwę, nasze wołanie o pomoc, nasze podziękowanie, błaganie, no w ogóle wszystko. Bo tak jak traktujemy słowo pasterza, tak również pasterz traktuje nawoływanie owcy. W momencie, kiedy słowo pasterza jest dla nas pustym dźwiękiem, czyli czymś niezrozumiałym, to może się okazać, że również nasze nawoływanie okaże się pustym dźwiękiem w jego uszach. A kiedy już w ogóle nie słyszymy jego słowa, to gdybyśmy nawet krzyczeli, to on też może nie usłyszeć naszego słowa. I dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby człowiek słyszał słowo w swoim życiu, żeby owca miała kontakt ze słowem pasterza, ze słowem Chrystusa. Paweł i Barnaba, którzy przyszli do Antiochii Pizydyjskiej, umieli przyjąć tak odmienne stany, sytuacje, okoliczności, właśnie dzięki temu, że trwało w nich słowo i w znamienny sposób zostało zakończone to czytanie. Na pewno zwróciliście na to uwagę, że w momencie, kiedy zostali wygnani, oni weselili się, cieszyli się i poszli dalej. Tak zostało to napisane, jakby nie za bardzo na nich to zrobiło wrażenie. Skąd taka moc do tego, żeby przyjąć wygnanie z miasta i po prostu sobie pójść dalej i dalej z weselem czynić swoje? Gdyby na przykład jakieś dziecko zostało wygnane z domu przez ojca czy matkę, gdyby ono dalej miało moc być wesołe, zadowolone z życia i mieć twórczy stosunek do rzeczywistości, to byłoby to zastanawiające, jaka moc powoduje takim dzieckiem, że ono wyrzucone może iść dalej i tworzyć dalej rzeczywistość. Pamiętam, że jak mnie pewnego dnia wyrzucono ze szkoły, to chyba z pół roku nie mogłem dojść do siebie. A tutaj ta Ewangelia, ten tekst pokazuje, że takie odrzucenie ci ludzie przeżyli i nic sobie z tego nie zrobili. Co im dało moc? Odpowiedź jest tylko jedna. Obecność Słowa Bożego w nich. Dlaczego? Dlatego, że w naszym życiu przeżywamy piękne chwile i straszne chwile, różne. Różne stany duchowe i sytuacyjne. Ludzie są bogaci i biedni, otrzymują pieniądze, tracą pieniądze, mają powodzenie, jakieś przykrości, bawią się, wchodzą w seks, wchodzą w jakieś nawet przyjemności dobre i złe, różne. Ale to wszystko nie ma sensu, jeśli nie zostało nadane tym rzeczywistościom właśnie coś więcej niż tylko, przeżycie tych wydarzeń. Trzeba po prostu wszystkiemu nadać sens. Wszystko musi mieć swój sens, swój cel. Wszystko musi być zinterpretowane w naszej rzeczywistości. I niestety jesteśmy ludźmi. Gdybyśmy byli pszczołami, to może byśmy interpretowali to bzykaniem. Ale ponieważ jesteśmy ludźmi, dlatego interpretujemy sobie rzeczywistość słowem. I to nie byle jakim słowem, tylko słowem Bożym. Bez takiej interpretacji wszystko, co przeżywamy, nie wiemy, dlaczego coś przeżywamy i do czego to prowadzi, nie wiemy, czy to jest dobre, czy złe. Czasem na rzeczy wspaniałe i dobre oburzamy się, to znowu na te, które nas gubią, mówimy, chcemy jeszcze więcej. Kiedy nie ma słowa, człowiek jest zgubiony, bo nie wie, czy coś ma sens w jego życiu.
to dzięki temu, że coś jest nazwane, coś jest zinterpretowane, coś jest wyjaśnione, czemuś jest nadane, odkryte są przyczyny i również zrozumiany jest cel czegoś, co przeżywamy, to właśnie dzięki temu możemy coś przyjąć, żyć, mieć poczucie sensu, wartości. I tak właśnie Paweł i Barnaba, oni zrozumieli, że to odrzucenie wcale nie jest ujmą dla nich. Wręcz przeciwnie, cieszyli się, że byli godni przeżyć to samo, co Chrystus. Że dla Królestwa Bożego cierpią. Jest dla kogo i jest po co. Ta gra jest warta świeczki. To, o co walczą w swoim życiu, jest warte cierpienia. Dlatego nie boją się znosić tego cierpienia. Kiedy człowiek nie ma takiego punktu widzenia, to boi się wszystkiego. Boi się opinii drugiego człowieka, boi się tego, co ktoś powie, jak spojrzy. Wszystkiego się boi. Kiedy człowiek nie ma Słowa Bożego za moc interpretacyjną jego rzeczywistości, no to funkcję interpretacji jego przeżyć przejmuje słowo ludzkie. I wtedy jesteśmy zdani na straszne rzeczy. Bóg sprawia, że jeśli nasze kryzysy życiowe z Nim przeżywamy, dla Niego przeżywamy i z Jego powodu przeżywamy, tym bliżej siebie nas będzie miał w niebie. I o tym mówiła na przykład ta lekcja z Apokalipsy, gdzie najbliżej tronu stali ci, którzy przeżyli największy ucisk. I z pozoru trudności życiowe, przykrości, ucisk życiowy jest czymś niepożądanym. Ale kiedy spojrzy się na to z perspektywy nieba, to niektórzy ludzie nawet prosili o to, żeby coś takiego przeżyć. Święci, którzy mieli zupełnie inny punkt widzenia niż my, czyli byli ludźmi w pełnym tego słowa znaczeniu, wiedzieli o tym, że życie jest dane po to, żeby sobie zaorać jak największy pola, jak największy obszar pola wieczności. Że każdy człowiek jest jak rolnik, który bierze pług istnienia w swoje garści i ma te 60-70 lat, żeby szybko zaorać jak największą połać. Bo tyle, ile sobie zaora w ciągu życia, tyle będzie miał wieczność. I to oranie to jest często również cierpienie. Mamy niewiele czasu na to, żeby sobie taką działkę na wieczny budynek, na wieczną rzeczy pamiątkę wybudować. I zwróćcie na to uwagę, że w tej Apokalipsie, w tym tekście zostało powiedziane, że ci, którzy wychodzili z największego ucisku, oni są przed tronem Boga i baranka. Czyli ten pasterz jest również barankiem. On przeżył to, co każdy z nas. Ten pasterz boski, on był też barankiem. On wie, co to cierpienie. Przeżył to. Przeżył nasze życie. Nie jest mu to obce. I zrobił z tego cierpienia coś, co nie jest bezsensem, tylko coś, co jest największym sensem. Bo w naszym życiu to, co czegoś najbardziej boimy i co jest nam najtrudniej zinterpretować i nadać temu sens, to jest właśnie cierpienie. Kiedy przychodzi cierpienie, człowiek ma pokusę bez sensu. To właśnie wtedy, kiedy przychodzi cierpienie, najczęściej mówimy, to nie ma sensu. A Jezus właśnie takim wydarzeniom nadał największy sens. Zrobił coś niebywałego, coś, co nie wyszło żadnemu filozofowi, ani Sokratesowi, ani Platonowi, ani nikomu innemu. Nie wyszło, żeby nadać cierpieniu nie jakiś sens, tylko największy nawet sens. I nie chodzi o to, żeby wyszukiwać cierpienie w naszym życiu, tylko jeśli już ono przyjdzie, to wiedzmy o tym, że ono może się nawet wysługiwać człowiekowi, a niekoniecznie musi go straszyć. I o tym mówiła ta lekcja, żebyśmy się nie bali nawet takich chwil, bo one już zostały dla nas zwaloryzowane przez Chrystusa. Nadano im wartość przez mękę Chrystusa. Nawet te najbardziej bezsensowne chwile w twoim życiu są najbardziej sensowne, dzięki temu, że Chrystus w nie wszedł. Nadał im sens. Nadał sens temu, co jest bezsensowne. I ci, którzy przeżywali największy ucisk, oni byli najbliżej tronu Bożego. To nie było tak, że oni z lornetką na peryferiach nieba wypatrywali, gdzie ten Pan Bóg jest. Oni byli najbliżej Boga. Dlaczego? Bo przeżyli największy ucisk. Tego jeszcze w historii wszechświata nie było. Żeby to, co wydaje się największym bezsensem, okazało się największym sensem. Co za przewrót. Można byłoby go nazwać nawet większym przewrotem niż kopernikański.